On nie wierzy. Dobra, na szybkiego pokażę wam co, jak i czemu filmów nie było. Zima, moi drodzy, zima. Ale właśnie sobie teraz będę jeździł po śniegu, bo jednak pasowałoby coś tam dla was nagrać. No jeszcze, że filmów nie ma od tygodnia ponad. Tutaj mamy mój ładny kask. Jutro będzie zmiana w nim. W sensie coś się tam w nim zmieni. No. I generalnie to taki szybki room tour zrobię. Bo tam dużo z was chciało kiedyś, jak robiłem różne ekipy Insta. No to w tym pudełku mam tam wszystkie moje kamery. Ta, którą teraz nagrywam na niej, jest moja, to jest tam Clemensa, ale ta jest moja. Te mamy jakieś tam różne mocowania, to jest taka stara kamera. Tutaj są akumulatory do tej kamery, ale jej już w ogóle nie używam. Kompa z klawiaturą. To jest komputer fajny, świecący. Tu mam jakieś plakaty, gry, bo moim hobby, pomijając rower, to są jeszcze gry. Jest ich tam trochę. Tutaj oczywiście najfajniejsze rzeczy na górnej półce, tylko to jakoś muszę ogarnąć, bo to świeci. Tylko no teraz on tego nie pokaże, bo sami chyba widzicie, jak jest jasno. I to po prostu nie miałoby sensu, to pokażę ten wieczorem, bo śmieszną ścianę. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Jeżdżę sobie teraz po śniegu i myślałem, że będzie ślisko jakoś mega. I no miałem rację, bo jest bardzo ślisko, ale na szczęście mam grube opony i teraz sobie jedziemy w dół. Spróbujemy jakiś lekki drift. No może mi się, nie no nic mi się raczej nie stanie, bo opony grube. Hamulce hamują. MTB drift. Czy uda się stąd? Pana tego... O kurde! Tak tego... Ja wstępnie chciałem powiedzieć, że liczba ten kask zostanie zastąpiony przez najbliższego full face'a. A to ja jeszcze ogłoszę, że ja mam już urodziny jutro, więc... Więc fajnie. No, on miał dwa dni temu urodziny, więc... No. Dobra, rower nie umyłem od ostatniego zjazdu na hełmie, który był no jeszcze w jesieni, czyli dawno temu, i tu jeszcze legendarne błoto z hełmu, zaschnięte całkowicie. Ja pierwszy. Chcesz pierwszy? No to jest. Ale nie szybko, jedź za mną. Ja lubię wolno. Ja szybko. No to szybko. To trzeba szybko! O! MTB do lasu! O ja pierdolę. Dobrze, że mam te 2,35. Powinniście się wszyscy wstydzić, bo wszyscy mówiliście na pierwszych śniegach, że dobra ustawka gotowa, kiedy jeździmy, jakie warunki, o której godzinie, gdzie. Pierwszy śnieg, no dobra, nie do końca taki pierwszy, ale śnieg i nikogo z was nie ma, powinniście się wstydzić. Wiktor, ja nie do ciebie to kieruję. O! A że co, stało ci się coś? Drift. O,
O Jezu. Co, nic nie jedzie? No, nie wiem, czy zauważyliście. Uważni widzowie pewnie zauważyli, że w moim rowerze zrobiłem małą zmianę. To znaczy, usunąłem całkowicie przedni bieg, przez co mój rower stał się jeszcze ładniejszy i lżejszy. No i w sumie czemu to zrobiłem? No to pierwsza sprawa oczywista, to nie używałem w ogóle pierwszego biegu, bo z przodu miałem dwa, co nie? Pierwszego w ogóle nie używałem, prawie nawet na podjazdach, to tak jak tu widzicie, daję sobie po prostu jedyneczkę i śmigam w górę. I no, denerwował mnie trochę, no bo tylko oszpecał. Komu to potrzebne? A dlaczego? Kolejne pytanie, jakie możecie sobie zadawać, czy spada mi łańcuch? Tu wam odpowiem, że prawie w ogóle mi nie spada, ponieważ ja w mojej przerzutce mam napinacz, który sobie tam włączam, czy tam sprzęgło, nie wiem jak to się nazywa. Krótko mówiąc, to po prostu naciskacie sobie tam przełącznik taki i wtedy nie spada wam łańcuch, jak czepię rowerem. Co do zimy, to jadę w Alpy i będę nagrywał tam, jak sobie na desce jeżdżę. To jeszcze nie teraz. Ale za niedługo. Nie, gdzieś tak za miesiąc tam jadę i sobie będę jeździł. To zobaczycie przy okazji inną stronę z mojego życia, bo tak to tylko rower widzicie. No i się postaram jakoś urozmaicić trochę content na tym kanale, bo w sumie w zimę to ciężko się jeździ. Czy owszem, da się skakać i w ogóle, tylko nie zawsze są warunki.